Azja. To tam, w okolicach Morza Zamkniętego, zwanego Morzem Kaspijskim, leżą państwa, które zawdzięczają swoim nazwom zakończonych na stan. Są to Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan, Pakistan i Afganistan. Pierwsza piątka od góry wymienionych państw należała do komunizmu. Pozostała dwójka, przerażeni faktem zdrady kolegów, bardzo tym się zaniepokoili. Jednak gdy ZSRR upadł, nasze tematyczne regiony znów cieszą się pokojem. Czy to oznacza, że coś ich łączy? Zastanowimy się w dzisiejszej teorii, a brzmi ona: czy Kazachstan jest ojcem pozostałych państw stanowych? Największym państwem z tych wymienionych powyżej jest Kazachstan. Więc czemu dałem hipotezę, że on jest ojcem? Mogą świadczyć o tym dwa te argumenty. Po pierwsze, jak już wcześniej wspomniałem, Kazachstan jest największym państwem z tej grupy. Wstąpił do ZSRR, a wraz z nim dołączyli wszyscy oprócz Pakistanu i Afganistanu. Może to symbolizować dołączenie ojca na wojnę, który bierze swoich mocnych synów. Ale czemu Pakistan i Afganistan nie weszli do radziectwa? Odpowiedź jest prosta. Byli za słabi i niechętni do wojny. Byli za młodzi, żeby umierać. Po drugie, Kazachstan ma spore złoża potasu, co można zobaczyć na tym screenie. A na drugim screenie można zobaczyć trzech jego synów, którzy mają tego potasu znacznie mniej od swojego ojca. W countryballach spójrzmy inaczej. Jego synowie ciężko pracują, jednak ich granice są za małe. I z tego właśnie powodu mają tak mało. W rzeczywistości jest prawdopodobnie tak samo. Rodzi się tym razem drugie pytanie. Czy Kazachstan jest dobrym ojcem? Jako ojciec dba o swoich synów. Stara się zachować swój obecny wizerunek, żeby nie zrobić z siebie i dzieci pośmiewiska. Ponadto Pakistan i Afganistan w countryballach bardzo ciekawie są tego, jak ich ojciec z czterema synami dali sobie radę w wojnie i w związku komunistycznym. Na sam jednak koniec dam wam jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącej flagi Kazachstanu. W komunizmie ZSRR przez przypadek wziął zamiast cegły Kazachbala, przez co potem został zamurowany, zmieniając się w Kazachbrika. I tak jak skończonej budowie muru sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę oraz suba plus dzwoneczek, aby być ze mną na bieżąco. Okej, dzięki za oglądanie i na razie do następnego. Siódemka!